Dzisiaj pieczemy ciasto z truskawkami i jagodami. Bardzo proste, każdy może upiec. Co jest potrzebne do tego ciasta? Dwie szklanki mąki. Około szklanki cukru. 5 jajek. 14 łyżek oleju. 14 łyżek mleka. 1,5 łyżki stołowej octu. Proszek do pieczenia. 1,5 łyżeczki. Cukier waniliowy. I oczywiście truskawki i jagody. Oczywiście musi być kruszonka najważniejsza, która dekoruje całe ciasto i daje smak. To jest niecałe pół kostki masła, pół szklanki mąki i 4 łyżki stołowe cukru. Do tego jeszcze możemy wsypać trochę cukru waniliowego do smaku. To zaczynamy. Niecałe pół kostki masła wsypujemy do smaku cukier waniliowy oraz 4 łyżki cukru i pół szklanki mąki. To wszystko wyrabiamy. Ta kruszonka ma się tak nie bardzo lekko sklejać, ale i sypać. Wbijamy całe jajka. Miksujemy żółtka z białkiem. Dodajemy pół cukru waniliowego, pół torebki cukru waniliowego. Po ubiciu jajek wlewamy 14 łyżek oleju, następnie 14 łyżek mleka i dodajemy szklanki mąki. Przesiewamy przez sitko. W trakcie wsypujemy proszek do pieczenia, 1,5 łyżeczki. Możemy przemieszać łyżką w trakcie. Na koniec wlewamy 1,5 łyżki octu. I posypujemy jagody w miejsca wolne, pustek od truskawek, w zależności jak to chce gęstej. Żeby też nie może być za dużo, bo jak jest za dużo, to może być za ciężkie, nie? Ale dobrze by było, żeby było trochę więcej. Jest takie wilgotne, wtedy smaczniejsze. Okay. I jeszcze teraz kruszonkę na wierzch wrócimy.